tej pozycji Duda zagrał E5 i przeciwnik myślał, że się obroni grając G5, ale tutaj Duda przywalił genialnym skoczek bije G5 i okazuje się, że no nie ma jak się tutaj rozwiązać, więc goniec cofnął się do defensywy, teraz nastąpiły wymiany i skoczek B5, bardzo wredne podejście z atakiem na C7, więc czarny się tutaj broni, a w partii hetman D2, długa roszada, no i biały po prostu zbił na A7 i skoczek się wycofał, więc czarny kontruje atakując na G2, ale teraz w partii nastąpiło F3 i czarny chciał być sprytny, ale nie wyszło. Poświęcił tutaj gońca, a Duda hetman F2, więc skontrował związując tego gońca, zdobył na F3, no i partię bez problemu wygrał.